tej radości, słuchajcie, że udało mi się naprawić te światła z Waszą pomocą oczywiście, to zapomniałem o najważniejszej rzeczy, a mianowicie pozdrowieniach. I dlatego postanowiłem nie nagrywać tego filmu jeszcze dzisiaj rano, a poczekałem na wschód słońca. Pokazałem Wam właśnie, jak to wygląda tutaj u mnie. Ptaki ćwierkają. No po prostu tak ma być. No ale przejdźmy do pozdrowień. I tak, serdecznie pozdrawiam elektryka rolnistwa i przemysłu Filipa Kowalskiego, Mateusza Antończyka, Łódzkie Rol, Krystiana Gajkosa. Pozdrowienia również dla Marcina Mataśki, Krystiana z kanału Krystian Michalak, Wojtka Eł, Jarka Łowca, Jarek Łowca Koparek, o, Kubotek, Szymon Ekstreme 5820. To dla Was, moi mili, te pozdrowienia. Także wybaczcie, że nie nagrałem tego wczoraj jeszcze przy naprawie tych świateł, ale myślę, że wybaczycie mi to. Także trzymajcie się i zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o komentowaniu, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. To tyle i zapraszam na film. Witajcie! Słuchajcie, mam już dosyć tej walki nierównej ze światłami i wpadłem na pomysł zupełnie inny. Wgrywam film dzisiaj, słuchajcie, trzeci raz. Nie mogę Wam go puścić, bo jakieś tam problemy z przetwarzaniem, z internetem i tak dalej. Dzisiaj trzeci raz go wgrywam. W międzyczasie miałem już po prostu go puścić rano. Właściwie wczoraj miałem go puścić i na wieczór byśmy sobie pogadali i tak dalej, ale nie wyszło. Dzisiaj jest godzina, nie wiem, 15, jakoś tak. Wygrywa się po raz trzeci film. Długi będzie, bo ponad 50 minut, ale mówię, no zobaczymy, może takie coś zrobimy, taki live'ik. Live'ik mówię, no prawie, że, bo chodziło o to, żeby to zrobić w formie premiery, żebyśmy mogli sobie pogadać na czacie. Ale no nie udało się, wygrywa się non-stop. No i wpadłem w tym momencie, w międzyczasie, na pomysł, żeby pociągnąć kabel od stacyjki do świateł. Zobaczyć, czy zadziałają. Jeżeli zadziałają, może najpierw jeszcze spróbuję zrobić taki myk, że tak powiem, i puścić kabel od bezpieczników, a potem od stacyjki, bo chodzi o to, żebym zobaczył, czy jest, gdzie jest problem. No bo stacyjka jest wymieniona, wiemy, że nowa, że na pewno z nią nie ma problemu. Natomiast bezpieczników, skrzynki bezpieczników jeszcze nie sprawdziłem, no ale w sumie tam nie ma się co zepsuć. Ale no już, ponieważ wszystko jest sprawdzone, zostało tylko to, sprawdzimy. Także tu przygotowałem sobie kabel, skorzystam z niebieskiego, z niebieskiej końcówki, taki dosyć cienki, po prostu żeby mi sięgnął tam, poprzykręcam go gdzie trzeba, zamontuję i zobaczymy. Tu podłączyłem w miejsce zielonego, tu jest ten zielony, podłączyłem przewód niebieski tutaj akurat. Ustawiłem stacyjkę na pozycję drugą i teraz i patrzcie na moje spodnie. Działa. Jaki wniosek? Wniosek jest taki, że bezpieczniki są w porządku, że stacyjka jest w porządku, natomiast jedyny bajzel, jaki się zrobił, to z kablami. I teraz zobaczę jeszcze jedną rzecz, żeby sprawdzić jeszcze, w którym miejscu te kable strzeliły. To podłączę tutaj. Tu wezmę to, ten cały bałagan. I ojej, no bo dobra, założymy kamerę na czoło. Widzicie? No mam nadzieję, że widać. I teraz zrobimy ten sam numer, ale tutaj, i odłączymy ten kabel i musi świecić.
i świeci. Obydwa świecą. Tak czy nie? No, jasne, że tak. Świecą obydwa. Czyli ten kabel jest walnięty. Tak? Albo ta cholerna wsówka tu zrobiła bałagan i ona nie łączy, ale to nam zaraz też się tego dowiemy. Teraz nie świeci. Przyłączymy z powrotem zielony. O, jest śrubokręt. Tego odstawiamy. Czyli mamy pewność, że co? Że te światła, które idą, te przewody, które idą od tej niby kostki, to co idzie pod maską do świateł, są dobre. A jedyne to, co może być strzelone, to jest ten przewód. I teraz jego trzeba tu sprawdzić. Ewentualnie po prostu wezmę ten, ominę to wszystko, wpakuję tutaj i powinno działać. Jedyne, co będę potrzebował, to wsówkę taką. A tego oczywiście chyba nie posiadam. Dobra, przelecimy ten kabel. Gdzie ten kabel jest? Bo to nie jest możliwe. Ja, słuchajcie, siedziałem, myślę, ponieważ, no mówię, nie jestem elektrykiem, takich rzeczy nigdy nie robiłem i dla mnie to są rzeczy nowe. Ale nie są nie do zrobienia, tylko po prostu trzeba usiąść i pomyśleć zupełnie inaczej niż zwykle. Dobra, i teraz tak. Mamy tutaj zielony wchodzi w to. Mamy tutaj zielony idzie tu. Mamy tutaj zielony idzie do skrzynki. No, to świetnie. To teraz jeszcze sprawdzimy jeszcze jeden numer. Skrzynka. I znowu tu są. To jest skrzynkowy. To jest skrzynkowy. I to. I teraz wypadało, żebym tego wyjął. O. I na to miejsce wstawił zielony. I tak zrobimy. I powtórka z rozrywki. Ale ponieważ tu już nie musimy, bo lampa jest wiadomo, że dobra. Ten kabel wiadomo, że dobry. Lampę mogę skręcić. Co mi bardzo ułatwi życie. Co to takie? No takie jest, inne nie będzie. Nic się tu nie stanie, nic. Dobra. Teraz jeszcze tylko skręcimy tą lampę, ponieważ ona nam tu, o tu jest, nie będzie już potrzebna odkręcona, bo mamy pewność, co jest dobre. Zobaczymy, pewnie ten filmik będzie pierwszy niż tamten, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz tak. Mamy tutaj ten przewód wyjęty. Podłączę się tym kablem białym tu do kostki. A swoją drogą ja tutaj zrobię jakąś taką skrzynkę, tym bardziej, że te czy kostki, czy jak to tam zwał, bo takie coś posiadam chyba, ale tu właśnie. Widzicie, to by się przydało jakoś to. Dobra, wezmę tym kablem to skontruję. Myślę, że będzie dobrze. Albo zrobię to tak, też nie. Tu wciśniemy. Zadziała? Nie zadziała. No chodzi o to, żeby styk był, no. Dobra, zrobimy jeszcze tak. O. Ajajajajaj, no nie mam jak. Tutaj sobie tym brązowym to zawiążemy, żeby to się. Całe szczęście, że to nie jest linka, tylko drut. To on się nam wtedy ładnie poukłada i tu styk. Tutaj. Aż ty. No widzicie, nie chcę jednak być tego styku, tak jakbym chciał.
jeszcze spróbujemy to. Nie, 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 nie. Tak. I to spróbujemy tu pod spód wcisnąć. Tylko tyle, żeby chwyciło troszeczkę. O, aż ty, patrz, jaki uparty. Dobra. Żeby to nam się nie majtało, to zrobimy takie coś. I teraz ten, tą końcówkę wciśniemy w ten bezpiecznik. Który to był bezpiecznik, powiedzcie mi? Drugi. Drugi, czyli ten. Tak? Tak. Aha. Widzicie, boję się cholera, żeby znowu nie było jakiejś afery. Jedynka, dwójka. Założone. Dobra, i teraz to trzeba po prostu jego tutaj wcisnąć. Ale w taki sposób, żeby się przez chwilkę tylko przytrzymał. Żebym mógł zobaczyć. Nie. Żebym mógł zobaczyć, czy działa. Tędy. Nie działa. Nie działa. Co to znaczy? Nie działa. Wyjmiemy to. Nie działa. Nie działa. Czyli bajzel jest tutaj, tak? Dobrze mówię. A teraz jeszcze zrobimy takie coś, że wyciągniemy ten czerwony głupkowaty kabelek, nie wiadomo po co. I to wciśniemy. O ty, nie wszystkie. O ty, nie wszystkie, nie wszystkie, panowie. Pojedynczo. O. Nie działa. A powinno. Oś ty. Czyli co tu jest grane teraz? Od skrzynki jest bałagan. Bo wyciągniemy to teraz ze skrzynki. Dołączymy tu. O, widzicie. I świeci. Dokładnie, bo widać, na masce się troszeczkę zaświeciło, widzicie? I zgasło. Stacyjka, skrzynka bezpieczników. Mam skrzynki bezpieczników, mogę wymienić. Ale co tu ma się zepsuć? Nie mam pojęcia. Dobra, weźmiemy skrzynkę bezpieczników. A zdradzę wam tajemnicę, że mam nawet nową. Kiedyś kupiłem też takie pudełko gratów. To jest za duża. To jest za duża. To jest. Co to jest? To jest od czego innego. Regulator napięcia. Tu drugi. O, widzicie? Jeszcze mam czujniki do hamulców. O, i kontrolka jakaś. O, i ten włącznik, ale on tutaj nie ma tego przycisku. Jakaś kaszana jest. O, a co to jest? Kto wie? No niestety, gdzieś się pochwaliłem z tą skrzynką, bo miałem tutaj te małe, a tu są te duże. I teraz nie wiem, gdzie one są.
muszę to znaleźć. Tylko jak? Tutaj miałem jeszcze jedną skrzynkę, chyba. Nie, tu same pokrywki. Dobra, znajdę to, ale może się okazać, że, bo tu mówię, no w skrzynce się nie ma co zepsuć. Trzeba ją odkręcić, wydłubać i zobaczymy, co się stało. Także tu masę, że tu masę odkręcam dla spokojności. I wyciągnę skrzynkę. No słuchajcie, mieszałem, aż wymieszałem. Przy okazji spaliłem jeden bezpiecznik, ten biały właśnie od świateł, zastąpiłem go czarnym, troszkę mocniejszym, ale myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. I znalazłem przyczynę. To dziadostwo. Franek, miałeś rację. Ten minus, tu się potrzebny jest jak psu piąta noga. Odłączyłem go. Widzieliście, tutaj z tymi kablami działałem, ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Świecą krótkie. Tu jest podłączone wszystko jak należy. Ten kabel mogę już śmiało wyjąć, bo próby nie będziemy więcej żadnej tu robić, bo nam to jest niepotrzebne. Światła są. Kabel się oczywiście przyda do innych prób czy roboty, ale tak, mamy światła krótkie na pozycji 3. I teraz Paweł, ty mówiłeś, a teraz mamy trójkę właśnie, i ty mówiłeś, że trzeba zamienić ten z tym 56 ASB. I teraz ja to zamienię. I według tego, co ty mówisz, to powinien mieć teraz na 56B powinien mieć długie, czyli na trójce, a 56A, widzicie, są długie, bo to od razu widać, że się żarzy fest. Będzie to, co trzeba. Zamieniam te kabelki i właściwie zobaczymy, moim zdaniem elektryka zrobiona. Zaraz się przekonamy. No, zamieniłem te kable czarny i zielony tutaj. Wywaliłem tą masę, która nie wiadomo po co tam siedzi. Chyba go zaraz tą odkręcę całkiem, ten przewód, bo nie widzę sensu, żeby on tu był. No i teraz sprawdzamy, słuchajcie. Stacyjka zaaplikowana. Pozycja. Pozycja. To działa. Teraz jedziemy tutaj na pozycję trzecią, żeby nie było. Pozycyjne są długie, to widać, bo to świecą, dają po oczach, jak nie wiem co. No i teraz pozycja z powrotem, wracamy na dwójkę. Specjalnie na końcu ją zostawiłem. Jest na dwójce. Pozycja działa. I tadam! Zrobione! Kurde blade! Trzeba było się trochę namęczyć, ale dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję w szczególności chłopakom, którzy się zaangażowali w elektrykę. Franek, miałeś rację, że to dziadostwo jest do niczego i tu się w ogóle nie pasuje. Paweł, świetny pomysł z tymi zamienianiem kabli, bo w ogóle nie wiedziałem, o co tu chodzi, ale tak sobie siedziałem i w końcu wymyśliłem. Zrozumiałem, wiem, w czym jest rzecz. Bezpieczniki wszystkie świecą. Klakson działa. Bardzo dobrze. Kierunki? O ty gadzie. Patrzcie, kierunki nie chcą działać teraz. A ten? A, ten tylko. A to on miał tutaj sprawę z lampą. O, widzicie? Coś tu jest nie tak. O, i już działa. Czyli jest dobrze. Tamten też. Wiemy, o co chodzi. Klakson działa. Właściwie wszystko działa. Także skręcam to wszystko. No i no super. Także zrobimy, ponieważ ładna pogoda. Spójrzcie, jakie piękne niebo. Ani chmurki nie ma. Przejedziemy się. No, skoro zrobione, to jedziemy się przejechać tu po okolicy. Zobaczymy, pojedziemy tam do lasu. Może się kawałeczek lasem przejedziemy. Się zobaczy. Tu jeszcze sprawdzimy. Patrzcie, kontrolka świeci, a ta nie świeci. O, teraz świeci. Widzicie? Wiem, o co tu chodzi. Pyk. Zgasła jak należy.
raz, dwa, żeby nie było. To jest piątka też. Zapomniałem założyć belki. Cholera. No dobra, powoli przejedziemy, żeby ani tych lak nie rozwalić, ani opon. Ale tak, tu oryginał elegancko, tu ładny znaczek, aż się inaczej jedzie. No i fajnie się skręca. Wiecie co? Mam pomysł. I to właśnie jest po to takie sprytne urządzenie. Mam nadzieję, że wystarczy. O! O! No wystarczy bez problemu. O! I o! Zobaczymy, czy tu jest woda. Nie ma. Rowy suche, szybko wyschły. Wydaje się, że równo na tej łące, ale no nie pojadę. O, bo za skrzydłka wylecie. Jest ładnie, ale tutaj mam kapcia.
zapomniałem o tej oponie. Podświetlenie zegaru. Obrotomierz. I właściwie będzie elektryka zamknięta. Śmiało powiedzieć, że mogę się zabrać za czerwoną. Ale jak skończę bronować i wysieję gorczycę,